Cześć, witajcie. Jesteśmy na końcówce ekspedycji, więc może spróbujemy dzisiaj to zakończyć. Czarna dziura. Tak patrzę, co tu mógłbym odhaczyć jeszcze, że tak powiem, samemu. Zerknijmy, czy gdzieś tu w pobliżu są czarne dziury. Później sobie zobaczymy na stacji kosmicznej, co tam ciekawego słychać. Jeśli chodzi o bazy graczy. Odwiedzimy na pewno piąty punkt spotkania. Po drodze będziemy na stacjach kosmicznych sprawdzali bazy, ponieważ może gdzieś ktoś postawił bazę z tym zwierzakiem wielgaśnym. Jeżeli nie, no to po prostu strzelimy do jakiegoś portalu i sobie z glifami polecimy. Wtedy ewentualnie na streamku spróbujemy sobie już przejść legitnie bez korzystania z pomagajek. Zobaczymy, czy nam się ta sztuka uda. Nie wiem, czemu tylu ludzi przy strażniku Sentineli bazę robiło. Nie było, nie? Żadnej. Z żadnego kamienia milowego ze strażnikiem Sentineli. Jest szansa, że trafiliśmy naszego zwierzaka. Oby. Dobrze, że ktoś tutaj postawił bazę, bo nie jest jakoś bardzo ciepło. 150 stopni, no byłem na gorętszych planetach. Ten jest pewnie za górką Brydal. Parę zwierzaków, ale ciągle nie mamy tego, którego szukamy. Mamy dziada w końcu.
Mamy naszą 60 w końcu. I przy okazji... Ulepszenie promienia wydobywczego. Bym wolał ulepszenie skanera w sumie. Czy nam coś jeszcze zostało z trzeciej fazy? Nieprzyjazna planeta, dobra. Ona była w tym układzie? Nie zwróciłem, kurczę, uwagi na nazwę stacji. A chyba tak, bo jest dużo Rendezvous 4, więc... Pilar Extreme Planet. No zerknijmy, czy chodzi o to, że są ekstremalne warunki na niej, czy... że ekstremalnie nas ta planeta nie lubi. Teraz Sentinel Pillar. No. Myślę, że to narzędzie sobie weźmiemy. W sumie nie wiedziałem, że w pilarach strażników teraz są narzędzia sentineli. Kiedyś tu były... Royale, jeżeli się nie mylę. Tam chyba nagrywałem jakiś filmik właśnie z Royalem, a nie z tym. Ale dobrze, przyda nam się na pewno lepsze urządzenie, chociażby po to, żeby w końcu zrobić ze skanowaniem ten kamień milowy. O, podróżnik. Szkoda, że już wszystkich mam. Dobra, sprawdźmy sobie inne bazy. O! Zerknijmy sobie na tą meskę. Cały czas tak pod skanowanie. Wiem, że pod skanowanie niestety najlepsze były Royale. Ktoś tu farmę kwiatków ma. Ale pistolet.
O, Gwiezdny Jedwab. Ktoś się wczoraj na grupie pytał o niego. Akurat nie zajmowałem się dekorowaniem bazy jakoś. I jeszcze nie wiem, czy mnie to nie bawiło, czy po prostu zawsze coś innego się znalazło do roboty. W każdym razie na tego nie robiłem i nie ogarniałem tematu. Zwierzaczków za dużo to ja tu nie widzę. Lecimy na stację, posprzedajemy trochę syfu, bo robi się ciasno. Prawda? Tyle baterii.
Dobra, czyli dalej szukamy planety i siedmiometrowca. Fajnie by było trafić planetę, byśmy mieli odhaczony ten głupi trzeci. No i tak już jest dobrze. Jest w miarę dobre multinarzędzie, może ze skanowania coś się uda. Hot blood. Teraz jak mam to, hot blood. Teraz jak już mam to, co chwilę się pokazują. Same hot blooda, a 7-metrowca to ani jednego. Eksplozja 11, faza 4. Ale chyba chodzi o punkt spotkania, co? O, nasi tu byli. No dobra, nie widzę, czyli co, polecimy sobie po prostu do kolejnego punktu spotkania. Chyba że gdzieś w pobliżu namierzymy czarną dziurę, no to skikniemy do niej. Ale czarnej dziury to ja tu nie widzę. Za to brak paliwa w hipernapędzie. Mogę sobie je chociaż zrobić. Agresywni strażnicy. Mam nadzieję, że o to chodzi z tymi planetami, nie? Że właśnie o agresywnych strażników. A nie, że planeta jest niebezpieczna, nie wiem, bo temperaturą mi skopie dupsko, bo na takich już, no, na niejednej byliśmy, nie? Zresztą nie ukrywajmy, zbyt przyjazna ta planeta to też nie jest. Jakieś przerośnięte zwierzaczki, cokolwiek. Temperatura 100 stopni. Dobra, spadajmy stąd. Nie będę z nimi tłukł, bo w dupę znowu dostanę. Się przekopałem do jakiejś jaskini. Thank you.
A co za nieprzyjemne planety tu jeszcze mamy? Niskie pH, no ale to... Niskie pH już mamy, niestety. Albo stety, no. Oj, oj. Tak mi przykro, że nie zdążą. Kolejny S-klas. Czyżby udało nam się go namierzyć? Została planeta i skany, nie? Chrabąszcze. On ma ponad 7 metrów? W życiu bym nie zgadł. To jest jakiś mniejszy, dobra. A i tak one nie mają 7 metrów. Wzrost 7,1. No w życiu. Słuchajcie, podbiegnę do niego, bo... W którym miejscu on ma 7 metrów? Chyba jak 6 podleci w górę. W życiu, no naprawdę, przebiegłbym z 10 razy obok niego i w życiu bym na to nie wpadł. Czekajcie, gdzieś tu portal jest w pobliżu. Co nam tam ciekawego zostało z tej ekspedycji jeszcze? Kopyta gromu mamy. Antena snów, no fajnie, tylko że antena snów jest do żywych fregat, których na razie kompletnie nie potrzebuję. Czyli zostało nam jedno to dziwaczne stworzenie, czarna dziura. Niebezpieczna planeta i... No i coś tam jeszcze.
Ale portalem sobie będziemy skakać dopiero w momencie, jak dotrzemy do piątego punktu zebrania. No jasne, cieszę się, że trafiliśmy tego 7-metrowego zwierzaka. Tylko że wychodzi na to, że trzeba tu skanować wszystko, bo oni po prostu sobie napiszą, że to ma 7 metrów i tak jest, a... No chyba, że ja mam 8 metrów wzrostu i po prostu takie duże są planety. Dobra, spadajmy stąd dalej. Kurczę, jeszcze jedną anomalną planetę trafić, żeby odhaczyć ksenobiologa. Obsydianowy paciorek, i co to ma znaczyć? Kolejny podróżnik. Często właśnie piszecie, że macie problem ze spotkaniem podróżników. Nie wiem, mam chyba na nich szczęście, bo w co i rusz wpadam na nich. Się czepli mnie dzisiaj coś. Niech się zbliżają.
Aha. W sumie mamy zwierzaczka do zeskanowania za 200 koła, więc wypadałoby w końcu pomyśleć o doposażeniu skanera, nie? Więc przelećmy się do gościa z multinarzędziami i zerknijmy, czy ma coś, co by nas... Nie to, co by nas interesowało. No niestety nie. W ogóle tutaj nie widzę skanera. Na szczęście lecimy dalej, także myślę, że gdzieś po drodze trafimy. Lecimy sobie do 5. punktu spotkania. Po drodze będziemy sprawdzać stację, czy znajdziemy na nich ulepszenie skanera, ewentualnie bazy z jakimiś podpowiedziami, nie? Na przykład ląduj tutaj, tutaj jest groźna planeta, zaliczysz kamień milowy, coś w tym stylu. Lolek, jeszcze w stację nie trafiłem. Ciekawa za bardzo nie pomogła. Sprawdźmy najpierw, jakie są tu planety w ogóle. O, izotopowa z dysonansem. Teoretycznie mógłbym poszukać statku Sentineli, ale nie chcę już w tej ekspedycji marnować na to czasu. Także sobie odpuścimy i pozostaniemy przy Utopia Spiderze. Mamy moduł skanera. Genialnie. O to właśnie chodziło. Wiadomo, chcemy 3, nie? Nie jeden. Także... troszeczkę nagniemy rzeczywistość. W końcu to i tak symulacja, więc... czym problem? Jeżeli ktoś tego nie znał, to już wyjaśniam, czemu zrobiłem to, co zrobiłem. Sprzedawcy zazwyczaj mają po jednym module ulepszającym. Ja do skanera potrzebuję 3.
Także zakupiłem jeden, poleciałem na statek zasejwować, czytałem sejwa, sprzedawca się zrestokował i mogliśmy kupić drugi, a za chwilę kupimy w ten sposób trzecie ulepszenie do skanera. Żeby nie musieć latać po kilku stacjach ich szukać, możemy załatwić wszystko na jednej, nie? Moje ciężko zarobione nanity. Mam nadzieję, że mi kamienia milowego nie cofnie, nie? No i oto w ten sposób zdobyliśmy trzy ulepszenia do skanera. Teraz je sobie wymienimy. Pytanie, czy skaner mam na doładowanej technologii? Tak. Nagrody za analizę fauny. Nagrody za analizę minerałów i flory. Nagrody za analizę flory i fauny, czyli tego zostawiamy. Bo tu chodzi o zwierzaka, nie? Nie chodzi nam tu o kwiatki ani minerały. Tu są minerały i flora, czyli tego nie chcę. Minerałów i fauny 8, 7. Kurde, to jest bardzo niskie. Sprawdzimy to ostatnie. Fauny 6,50. Tu mam tylko jeden. Dlatego go wywali. Przepraszam. Ale mnie strasznie dusi od samego rana. Dlatego tego sobie wywalimy. A tego dodamy. Nie wiem, czy skaner sam w sobie nam dodaje możliwość... daje nam kasę. O, może w ten sposób. Czy skaner sam w sobie daje nam kasę? Zaskanowanie. W sumie tą technologię lepiej by było. Dobra, z tak zbudowanym skanerem możemy już zaryzykować polowanie na zwierzaki, żeby wykręcić jakąś porządną sumę. Ja standardowo przejrzę sobie inne bazy. Będę wam to wycinał, bo nie ma tu żadnych baz. Grubo. No to lecimy dalej. Nie wiem, czy tylko ja tak mam? Czy faktycznie na tej ekspedycji trzeba zrobić pierdyliard tych skoków? Czegoś mi brakuje. Zaraz sprawdźmy czego. Pyłu ferytowego. No to wylądujemy na jakiejś planecie, to ogarniemy temat.
naładowana. Czyli na stacjach ulepszeń już nie szukamy, teraz tylko sprawdzimy teleporter i ewentualnie planety, jakie są w danym systemie. Bladet. No już mamy. Akurat tego nie szukamy. A planety jakie tu są? Super krytyczna. Ale fauna 9. Przeglądam planety, licząc na to, że trafię na jakąś anomalną, na której dostaniemy naszego ostatniego zwierzaka, że nie będę musiał się gdzieś na początek ekspedycji cofać, nie? To było Mary, nie? Czyli nie ta. Nie zwróciłem uwagi, czy to był księżyc, którejś z planet, to Mary? A to ta duża. Myślałem, że będzie to któraś z tych mniejszych planet. Burze energetyczne. Standardowo dajmy chwilkę zwierzaczkom, żeby się zlazły. Załadujmy sobie od razu może egzokombinezon. Pierwszy skan i kamień zaliczony. To lubię. Wystarczyło tylko... Myślałem, że to coś żyje. Fajnie to wygląda. O, są te latające robale. Spójrzcie, praktycznie każde skanowanie jest 400 kredytów za to. Wystarczyło doinwestować troszeczkę skaner.
Nie mogę w tego zwierzaka trafić. Dobrze, nic więcej od tej planety nie chcę. Weźmy sobie, odbierzmy ten kamień milowy. To było na... czwartym? Tak. No, osobisty rafinator typ drugi. Fajnie, tylko że nie potrzebuję go. Ciekawe, jak daleko jest oddalony ten piąty punkt. Czuję, że przy kolejnym skoku się załapiemy na bitwę o frachtowiec, chyba że nie spełniłem tych 3 godzin w grze, nie jestem pewien. Jeszcze mnie tu przeskanować chcieli, no. Chciałem wiedzieć, co to znaczy, nie? Sobie do Eliso polecimy, zobaczymy. Zdewastowana, ale kurde, jest 9 zwierzaków, czyli nie będzie anomalii. Musieli mi nie na drogę wlecieć parówczaki. Nie chcę kupować żadnych fregat.
Zapomniałem, że mamy trochę pyłu ferytowego nazbierać. Zaraz sobie ogarniemy sprawę. Na jakiś czas nam wystarczy. Tak, nie puszczajcie sterów jak latacie. To nie jest rozsądne. No pierdolca dostanę z tymi skokami, nie? No. Dobra, chłopaki, nara. Wskażcie mi tylko kierunek do najbliższej stacji i spadam stąd. No, gdzie ona jest? Zaraz mnie coś trafi, nie? Co tu się odpierdala? Wyjaśnij mi ktoś? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć skoków jeszcze przynajmniej?
Zobaczcie, zupełnie co innego mi pokazuje. A nie zmieniałem, nie? Misji. Cześć, witajcie, to ponownie ja, Grid z przyszłości. Teraz w trakcie montażu tak patrzę na to, co się wydarzyło i mam wrażenie, że każda bitwa o frachtowiec resetowała zaznaczenie misji. Także za każdym razem, kiedy uniknąłem bitwy o frachtowiec, zapewne mi odznaczało misję i leciałem sobie gdzieś w kosmos. Zabawne, że łatwiej namierzyć tutaj cokolwiek, na przykład stację dzięki skanerowi, który mamy na statku, czy jak to nazwać, niż dzięki tej ikonce, która lata nam po brzegach ekranu. Kolejny wędrowiec. Mam dziwne wrażenie, że jestem dość mocno poza trasą ekspedycji, biorąc pod uwagę, że jest tu tylko jedna baza. To już grubo, skoro nawet mam problemy z kwitnąca. Umiarkowana, wyblakła, super krytyczna, 0 na 10, czyli też nie. Umiarkowana, posiadkowana. I na tą planetę się przelecimy, bo jest szansa, że będzie nasz anomalny zwierzak. Olmes 6. Także udałoby się kolejny punkt zaliczyć. Chyba nam zasłania homok naszego Olmesa. No i tam chcemy polecieć. Trochę lipa, że agresywni strażnicy są, ale nie jest to jakiś wielki problem. Zasadniczo lądujemy, skanujemy zwierzaka i spadamy, nie? Naprawdę żywą fragmentę? Aha, no tak, no bo mam antenę snów. Ale to dziwne, że udało się ją spotkać. Dobrze, dla każdego, kto nie widział pierwszej misji z żywą fregatą, weźmiemy to, machniemy.
I teraz nie wiem dokładnie, jakie odpowiedzi odpowiadają jakim statystykom fregat, ale są one dość istotne. Nie wszystkie z nich. Ale generalnie sposób, w jaki odpowiemy, będzie miał znaczenie, jaką fregatę dostaniemy. Czy będzie to bardziej fregata bojowa, czy to będzie fregata handlowa, czy... Nie ma to i tak większego znaczenia dla mnie, ale bo na tym save'ie nie będę grał. Ale zobaczymy, co nam wyjdzie. Będę się starał celować w fregatę bojową. Zobaczymy, czy nam się to uda. Jak widzicie, w miarę trafiłem. Jest to co prawda fregata klasy B, ale fregaty podczas misji levelują, więc żaden to nie jest problem. No, tak jak chcieliśmy, udało nam się walkę. Walkę, plus 15 walka, plus 2 walka i plus 4 eksploracja. No faktycznie, tam jakiś wybór był chyba z eksploracją. Także... uważam, że w miarę nam się udało. Gdyby to był safe, na którym będę grał, byłbym zadowolony. Ale i tak się cieszę. No. Generalnie mamy na tym save'ie do zrobienia sen z głębin, także chwilkę na nim pewnie posiedzę. Więc i żywa fregata się przyda. Po to właśnie jest, nie wiem czy mu wspominałem o tym wcześniej, po to właśnie jest antena snów, którą zdobyliśmy jako nagroda za któryś tam z kamieni milowych, żeby rozpocząć tą pierwszą misję na żywą fregatę. Później już normalnie żywe fregaty będziecie mogli znajdować podczas warpowania. Ale żeby zdobyć pierwszą, potrzebujecie antenę snów właśnie.
I druga taka sprawa. Nie jest to w żaden sposób wymagane, ale większość ludzi poszukujących żywych fregat ma ze sobą antenę snów. Pomimo, że ona teoretycznie nic nie daje, nie wiem, czy jako maskotkę, czy jako przesąd, w każdym bądź razie ludzie to ze sobą wożą. Teraz tak, jeżeli... No i pięknie, właśnie o to chodziło. Jeżeli byście mieli problem ze zdobyciem anteny snów, byście grali na normalnym save'ie, to antenę snów zdobywają zwykłe fregaty, mogą przywieźć, jest jakaś tam procentowa szansa na to, że przywiozą ją jako nagrodę z ekspedycji, nie? Także jeżeli chcecie zdobyć żywą fregatę, w pierwszej kolejności musicie mieć zwykłe fregaty i wysyłać je na misję. Wtedy one przywiozą wam schemat na antenę snów, budujecie antenę snów. Mówiłem, że piąty skończę szybciej niż trzeci i czwarty. Budujecie antenę snów. Z tą anteną snów warpujecie i zdobywacie swoją pierwszą żywą fregatę. Dobrze, czyli musimy tylko dotrzeć na spotkanie piąte, wlecieć do czarnej dziury, no i odkryć tą planetę, nie? Jedna rzecz mnie tutaj powstrzymuje, ale tak jak powiedziałem, najpierw spotkanie piąte, bo może się okazać tak, że jeżeli przeniosę się glifami, mnie cofnie gdzieś w połowę ekspedycji i będę musiał znowu napierniczać skoków, a jak widzicie, ewidentnie mam przy tej ekspedycji z tym problem. To i róż gdzieś tam się gubię. No, jeszcze tylko jeden skok, jest dobrze. Zastanawiam się, jeśli chodzi o czarną dziurę, bo... Normalnie... W czasie zwykłej rozgrywki czarne dziury pojawiają się chyba... Po zakończeniu ścieżki Atlasa? Tak mi się wydaje. Nie wiem na jakiej zasadzie tu... A, spoko, już wiem. Możliwe, że wystarczy pogadać na anomalii z Polo, nie? On wskazywał zazwyczaj namiary na czarne dziury. Ale to zobaczymy po piątym punkcie, tak jak mówiłem. Ale muszę wam przyznać, że wyjątkowo w tym odcinku się jakoś to układa, nie? Może to przez to, że jestem niewyspany i mam bardziej entuzjastyczne podejście do tego. Dissonant Planet. Portal. Dobrze. Na razie chyba nic nas z tego nie interesuje. Widzicie? Mam tutaj sprawę i antena snów kończy swą podróż. Przytrzymaj na przedmiocie w ekwipunku, aby go wyrzucić. I tam informacja, jak znaleźć organiczną fregatę. I jasne, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić, ale tak jak mówiłem, bardzo dużo graczy, bardzo dużo generalnie twórców na YouTubie nawet, naprawdę, mówi, żeby jednak tą antenę mieć przy sobie, nie? Możliwe, że po prostu jako talizman, nie ukrywam, że nie, ale...
Ja wolę latać z nią, niż bez niej. Tutaj, jeżeli byście szukali, to jest właśnie antena snów, dzięki której znajdujecie żywe fregaty. Dobra, machnijmy sobie ten piąty punkt ekspedycji, co by mieć spokój z tym. Jak do niego dotrzemy, spróbujemy wezwać anomalię i zobaczyć, czy polo da nam namiary na jakąś czarną dziurę. A później już ewentualnie sobie portalem skikniemy. Zaraz gdzieś poszukam kordów. I portalem sobie skikniemy na jakąś groźną planetę, czy niebezpieczną. W sumie jestem ciekaw, o co dokładnie chodzi. Czy chodzi o agresywnych strażników, czy o warunki atmosferyczne, bo i na takich bywałem, nie? Przecież byliśmy na planecie, na której dubsko prawie mi się spaliło, na której dubsko odmroziłem, na planetach, gdzie byli agresywni strażnicy, gdzie byli oszalali strażnicy. Pytanie, o jaką planetę im dokładnie chodzi? Co ona ma mieć? Ale jak ją znajdziemy, to sobie sprawdzimy. Tutaj, jeżeli jesteście w miarę nowymi graczami, mamy kapsułę desantową. Po naprawieniu pojemnik z antymaterią, nanorurki węglowe i azotan sodu są to generalnie podstawowe rzeczy. Po naprawieniu jedno pole do egzokombinezonu możemy sobie dobrać. Że już jesteśmy? A, pewnie mi się misja co przełączyła? Jestem ciekaw. I teraz zastanawiam się, ile razy w trakcie tej ekspedycji właśnie coś takiego mi się stało. Moim skromnym zdaniem jest to najczystszej wody skurwysyństwo, żeby coś takiego robić. Skoro mam ustawioną misję, niech ta misja będzie ustawiona, a nie, że mi przełączają to, bo coś sobie znalazłem. Niech to się zapisze w dzienniku, ale niech mi się nie przełącza, kuźwa, moja aktualna misja, tak? Przez takie coś podejrzewam, że... Myślałem, że zebra. Przez takie coś podejrzewam, że kilka godzin straciłem i jestem w czarnym tyłku, nie?
Normalnie mnie tak zdrzaźnili. A zobaczcie, gdyby nie ta kapsuła desantowa, nawet bym nie wiedział, że takie numery wywijają. No i co, słuchajcie. Goń się. Jeszcze któryś? Co tutaj piję właśnie do osób, które mówiły mi, że nie podążam ze skanerem. Skaner pokazywał w tamtą stronę. Tam punkt spotkania jest tam. Czyli, tak jak wspominałem wcześniej, skaner nie prowadzi nas w linii prostej do celu, przynajmniej podczas ekspedycji, nie wiem jak podczas innych misji, w których go wykorzystujemy. Tylko ma jakieś tam swoje waypointy A, B, C, D i w ten sposób nas prowadzi. PC is real. Dobra. Mamy piąty punkt. Czyli została czarna dziura, w której już od jakiegoś czasu jestem, jeśli chodzi o tą ekspedycję. I ta planeta. Czyli ekspedycja, ile mamy faz? Została trzecia i czwarta, czyli czarna dziura i ta planeta. Weźmy sobie, polećmy do... Do czego? Do anomalii. Zobaczmy, czy polo da nam namiary na czarną dziurę. A mnie prawie sponiewierało. Zajebiste. Świetne są te wysepki tutaj. Dobra. Ciekawie by było na takich bazę zbudować z jakimiś wiszącymi mostami albo coś takiego. Wiem, że tu nie ma typowych wiszących mostów, ale coś można wykombinować, nie?
Czy dam radę tym plecakiem tam wlecieć stąd? Ty, gościu, mam sprawę do ciebie. Dał czy nie? Zaraz zobaczymy. Zaraz się okaże, że będę musiał znaleźć skończyć trzecią fazę ekspedycji, żeby móc szukać czarnych dziur, co? O, najsik. No tak, to już mniej najsik. Naprawdę szacunek i podziw dla osób, które skończyły tą ekspedycję samodzielnie, nie? Piątka, Milestone, Arrows, Hunter, Killer, Wonder. Mamy namiar na czarną dziurę, także możemy sobie spokojnie poszukać tej planety, może będzie... niebezpieczna planeta, nie? Ale wydaje mi się, że przegapiłem ją, powinienem szukać jej wcześniej. Czyli sprawa jest prosta, lecimy do czarnej dziury, a później portal. Kluczowe informacje. Właśnie. Sprawdźmy sobie. Skarby, dane planet, najniższa. No, na pewno najwyższy szczyt, najmniejsza, największa, najsilniejsze zaburzenia. Najgłębsza, najmniej gościnna, o właśnie. Czyli najmniej gościnna wcale nie oznacza strażników, agresywnych strażników. Jednak się myliłem, zobaczcie. Najmniej gościnna, czyli taka z najbardziej porąbaną atmosferą. Trupio zielona anomalia? Dobra, odwiedzimy sobie Jewo. Toksyczne okropieństwo brzmi obiecująco.
Ale mówię, tyle planet niezbyt gościnnych odwiedziliśmy i żadna z nich nie była wystarczająco niedobra. Dajcie mi chociaż tu o kawałeczek lądu, żebym mógł wylądować, co? Taki nieduży. I co, jeszcze za mało niedobra? Ekstremalna burza, ekstremalny wiatr, toksyczna. Nie. Wiecie, że ta trąba by mnie sponiewierała, nie? Dobrze, tu była jeszcze jedna taka dziwna jakaś. Trupio zielona anomalia. Spaczona krew. Właśnie o to chodzi, że kurde, ich opisy planet naprawdę są. Tak, wiem. To jest właśnie problem, że jeśli chodzi o ich opisy planet, są naprawdę czasem bardzo mocno z tyłka, nie? Leśnie gorący deszcz. Spróbujmy na tego lon coś tam polecieć. Wychodzi na to, że trzeba by było lądować na każdej planecie, która ma jakiś dziwny opis. Chociaż właśnie, co ciekawe, nie wiem, czy pamiętacie, czy nie pamiętacie. Rajską planetę mi zaliczyło od razu w momencie, jak wleciałem do układu. Więc nie czaję, o co chodzi. Nim skoczymy, obejrzymy sobie jeszcze planetki, zobaczymy. Black Hole Exotic Portal Base. Pusta planeta. Biom wieczny spokój. Rośnięta, superkrytyczna, zanieczyszczona, wiatry www. Spróbujmy sobie polecieć jeszcze na tą superkrytyczną, nim odwiedzimy czarną dziurę. Kihum 4.
Nie to. I wszystkie są schowane za nią. God damn it. Goni się gościu. Black Hole Harmonic Camp. W sumie mam kilka. Tych skanerów, nie? Na Harmonic Camp, żeby je znaleźć, ale. No nie będziemy się bawić teraz w poszukiwanie statków Sentineli, kiedy mamy dwa kroki do ukończenia ekspedycji, nie? To się butło. No cóż, to chyba ciągle nie to. Dobra, lecimy do czarnej dziury. Zobaczymy, gdzie nas wyrzuci. Jak już ogarniemy temat z czarną dziurą. Znajdziemy jakiś portal i ogarniemy tą krytyczną planetę. Dolny pasek to jest paliwo hipernapędu, tak? Czyli mam teoretycznie na jeden skok jeszcze. Teraz właśnie tak patrzę. Górny będzie zwykłe paliwo, a dolny zapewne paliwo hipernapędu tam pod prędkością. No dobra, rypnijmy sobie. Planet, jeden księżyc. No i mamy horyzont zdarzeń, pięknie. Lećmy sobie na stację, zobaczmy, czy jest tu jakaś baza z portalem. Jak tak, to zaraz sobie do niego skoczymy. Ja sobie jeszcze obejrzę planety. Trawiasta. Wrzeniem, może tutaj jeszcze. Zimowa. Raj. Kwitnąca,
zwapniała. Teraz mi go dają. Sporadyczne burze popiołu. Ale chyba nas wszystkich przerzuca w to samo miejsce po ekspedycji, bo tak coś za dużo bastu jest, jak na takie randomowe rzucanie po wszechświecie. Exotic Gold, Seabase, Sinners, Black Hole. Exotic 3. Black Hole Sun. Portal i Exotic, zaraz sobie tam skoczymy. Expedition Creature 1. Quack Lowgraph, Black Hole, Junkyard. Tutaj sobie skoczymy. Dobra, nie ma co, wiecie co, kombinować za dużo. Zaraz wbijam w neta, szukam planety do tego kamienia milowego i ogarniamy temat po prostu portalem. A wtedy... Przez chwilę się trochę wystraszyłem, lądując w dziurze, ale okej. Się bałem, że się na sam koniec w jakąś pułapkę wpierdzieliłem. Dobra, dajcie mi chwilkę, a ja ogarniam temat z fazą trzecią. Niepożądani. Dobrze, tutaj wielkie podziękowania dla Scottish Roba, ponieważ to chyba on jako jeden z pierwszych udostępnił dane tej planety. Widzę, że nie tylko ja z tym miałem problem po ilości podziękowań. Co prawda on sam otrzymał tutaj namiary od innego gracza, którego nicku niestety nie znam. Dzięki dla Roba chociaż za to, że nam to udostępnił. I możemy nareszcie zakończyć tą ekspedycję, która no naprawdę dała mi w kość. Swoją drogą był to trochę nieostrożny ruch ze strony Hello Games, ponieważ naprawdę myślę, że sporą ilość graczy zniechęcili do następnej ekspedycji. Ja osobiście podejdę bardzo ostrożnie, gdzie zawsze podchodziłem no entuzjastycznie do nich, nie? Tak jak mówiłem, zawsze bardzo lubiłem ekspedycje. A to robię tylko i wyłącznie dlatego, bo się uparłem. Nie wiem, podejrzewam, że gdybym grał dla samego siebie, to być może faktycznie zrobienie tej ekspedycji by mi zajęło miesiąc, wilgotna udręka. I? Mamy to. Ludzie, kochani, w końcu. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną podczas tej katorgi. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli dotrzeć do
końca tej ekspedycji. Graczom, którzy stawiali bazy, którzy udostępniali koordynaty, którzy dawali adresy planet, ponieważ bez nich ta seria chyba by trwała 2 miesiące. Matko jedyna. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że to się skończyło. Lećmy sobie na anomalię. Wiem, że są gracze, którzy tą ekspedycję robią pierwszy raz. Być może mnie oglądają, więc od razu sobie odbierzemy nagrody. Pokażę, gdzie je można odebrać. Lećmy sobie. Zakończmy tą ekspedycję tak, jak się należy. Odbierzmy wszystkie nagrody. Na sam koniec ładowarkę startową dostałem. Super. No i teraz nasz zapis z zapisu ekspedycyjnego przechodzi w zwykły zapis, na którym byście mogli sobie grać, nie? Tylko, że musicie uważać i liczyć się z tym, że jeżeli graliście na swoim głównym save'ie, zrobiliście część fabuły, no to tej fabuły nie będziecie mieli zrobionej, więc będziecie musieli ją zrobić na nowo, nie? Dlatego ja zawsze wracam do swojego głównego save'a. Dobrze, no i nagrodę odbieramy u towarzysza syntezy żywego srebra. Chodzimy, bierz nagrody z ekspedycji. I teraz tak, żeby wam nie mieszać. Wybiorę ekspedycję 11. I mamy jajo konstrukta. Sztandar. Tytuł, naklejka, czaszka, palce konstrukta, namiot, łapę, plakat i smugę elektryczną plecak odrzutowego, co w sumie może wyglądać całkiem ciekawie. Sobie na szybko sprawdzimy. Smuga plecaka, 11. No fajnie, no powiedzmy, że fajnie, tak? Gdzieś tu miałem też jakieś chyba jajko. A wyklujemy go tak jak teraz mamy, nie będziemy kombinować. Już mówię, o co mi chodzi z tym kombinowaniem. Tutaj macie sekwenser jaj. Chyba nigdy na żadnym filmie tego nie wspominałem. Tutaj wybieracie sobie jajo waszego towarzysza. I możecie dzięki pierwiastkom, które posiadacie, modyfikować jego wygląd. Jego wzrost, jego agresję, jego kolorystykę. My sobie go wyklujemy takiego, jakim dostaliśmy. Ach, rejestr towarzyszy pełny, tak. O tym nie pomyślałem. A możemy wykupić?
Teraz już na nity i tak mi się nie przydadzą na tym sejwie za bardzo. Więc na niej tu w sumie nie znowu aż tak dużo, nie? Dobrze, wezwijmy go sobie. Czemu źle się czuję? Przygarnijmy, kropka. Gdzie on jest? No i gdzieś mi się skitrał. Parówczak. Wezwijmy go jeszcze raz. Widzę, że go nie widzę. Dobrze, polecimy sobie szybko na jakąś planetę, bo coś na anomalii mu nie idzie to latanie. Sam w sumie jestem ciekaw, jak wygląda w rzeczywistości. Chciałem mu się przyjrzeć, to nam znikł. Ale wiecie co, w sumie to... Polecimy sobie na naszą pierwszą planetę, na farmę nanitów. To prawda, ciężko nazwać to bazą. Ale mam tam przyczółek, powiedzmy. Bo nie oszukujmy się, jeżeli się okaże, że główna nagroda jest zbugowana i mi się nie pokazuje, to w tym momencie wyłączam grę, nie? I tak będę potrzebował z 2 dni, żeby jej przebaczyć. Wyjdźmy z wysokiej trawy. Nie wiem o co... Nie wiem o co chodzi. Co się pojawia na tej planecie? Mam spadek reputacji. Myślałem, że naprawili ten błąd. Ale wychodzi na to, że nie. Pojawiał się on w momencie, kiedy podczas ekspedycji wchodziliście w tryb multiplayer. Wasza ranga u piratów rosła, a u geków malała. No dobrze, no. W sumie towarzysz jak towarzysz, nie? Ozdobnik i nic więcej. Będzie chociaż za mną latać, czy ma mnie gdzieś? Co to jest? Może chociaż będzie się nadawał do oświetlania frachtowców, jak będziemy je zbierać. Co on tam znalazł? A, poszukuje formy życia. Dobra. Raczej mało istotne. Niech sobie lata, niech sobie szuka. Nam się udało zakończyć tą ekspedycję z oszustwem. No nie będę ukrywał, że z oszustwem, ponieważ posłużyłem się glifami i bazami innych graczy. I tak jak już mówiłem, cześć i chwała im za to.
Wam dziękuję, że wytrwaliście ze mną przez te wszystkie godziny. Teraz, chyba jutro, pojutrze mam nockę, jeżeli się nie mylę. Ale w pierwszym dniu wolnym na pewno wrzucę jakiegoś posta na YouTubie, nim zaczniemy. Będę chciał spróbować zrobić tą ekspedycję na live. Jestem ciekaw, czy uda nam się to zrobić w ciągu jednego live'a, czy będę się kaleczył tak jak podczas nagrywania tych odcinków. W każdym razie dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.